Cześć, zapraszam Was do pierwszego odcinka przedstawiającego ranking platform projektów umożliwiających tworzenie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. Pomysł na ten ranking został tutaj podany przez komentujących, czyli przez Was. Myślę, że już czas coś takiego zrobić, ponieważ parę projektów z taką funkcjonalnością na swoim kanale omówiłem. Mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące. Cały ten cykl podzieliłem na kilka części. Będzie ich dokładnie 10, z czego za chwilę wszystkie omówię i przedstawię, dlaczego uznałem je za istotne, co w poszczególnych częściach będzie można się dowiedzieć. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Ranking platform smart contract zdecentralizowanych aplikacji. Będę brał tutaj pod uwagę projekty takie jak Ethereum, EOS, Cardano, Tron, Neo, NEM i Tezos. Są to projekty, które już omówiłem na swoim kanale, także odsyłam zainteresowane osoby. Ciekawe, jak te projekty wyglądają od strony technologicznej, do znalezienia tych filmów na moim kanale. Oczywiście projekty będące platformami do smart kontraktów i DAPS-ów są nie tyle bardzo istotne, co niezwykle również ciekawe z tego względu, iż traktując je długoterminowo, bierzmy pod uwagę to, iż czasami na jednej bądź kilku z tych platform może powstać projekt, który zdobędzie taką funkcjonalność, taką publiczność, okaże się na tyle przydatny, funkcjonalny, będzie rozwiązywał konkretne problemy, realizował postanowione założenia. Po prostu ten jeden projekt może wywindować daną platformę mocno w górę. Także nie tyle tutaj może wszystko zależeć od tego, czym dana platforma się charakteryzuje, chociaż oczywiście w dużej mierze to ma bardzo duże znaczenie, ale właśnie może wpływ na sukces mieć taka pojedyncza aplikacja, pojedynczy projekt, który spowoduje automatycznie wzrost popularności i powszechności konkretnej platformy. Tutaj będę brał pod uwagę kompletność w sensie Turinga danego rozwiązania, a raczej języka, w którym smart kontrakty i zdecentralizowane aplikacje będą tworzyły. Czy to jest istotne? Tutaj oczywiście w internecie znajdziecie różne opinie na ten temat, co jest słuszne. Dużo osób zastanawia się, czy w ogóle język smart kontraktów powinien być istotny w sensie Turinga, czy nie powinien być. Także temu zagadnieniu przyjrzymy się w poświęconym temu odcinku i przejrzymy wszystkie wymienione przeze mnie wcześniej platformy w tym zakresie. Kompletność w sensie Turinga daje nam możliwość wykonywania dowolnych algorytmów, czyli pełna składnia języka z kompletnymi jego elementami składowymi jest zachowana i po prostu implementacja konkretnych algorytmów, a w zasadzie dowolnych, jest jak najbardziej w takim języku możliwa. Oczywiście rodzi też to potencjalne zagrożenia, jak wszystko ma swoje plusy i minusy. Tutaj możemy się liczyć z większą podatnością na błędy bezpieczeństwa z tego względu, iż języki kompletne w sensie Turinga oczywiście są bardziej skomplikowane, a tym samym bardziej podatne na błędy, bo pamiętajmy, że na chwilę obecną te smart kontrakty, te zdecentralizowane aplikacje są tworzone przez ludzi. Druga sprawa to koszty, czyli ile będzie kosztowało nas utrzymanie smart kontraktu na blockchainie. Nie będę tutaj wchodził głęboko w konkretne wyliczenia bazujące na przykładzie,
Interesuje mnie tak naprawdę możliwość przeanalizowania kosztów przed rozpoczęciem pracy, ponieważ będąc na etapie wyboru konkretnej platformy, jeśli mam zrealizować właśnie projekt oparty na blockchainie i wykorzystujący smart kontrakty, ja jeszcze przed rozpoczęciem pracy muszę przeanalizować, ile dana platforma będzie mnie kosztowała, ile dane środowisko właśnie będzie generowało kosztów zarówno na etapie tworzenia, jak i później na etapie utrzymania projektu na tej platformie. Kolejna sprawa niezwykle istotna, czyli bezpieczeństwo. Oczywiście wspominane przeze mnie przy każdej analizie programy Bug Bounty, bezpieczeństwo konkretnych smart kontraktów, czyli implementacji już poszczególnych rozwiązań umieszczane na blockchainie przez programistów oraz bezpieczeństwo całej infrastruktury danej platformy, możliwość i łatwość zmiany smart kontraktu i tego typu dodatkowe rzeczy. Off-chain, tutaj pozwoliłem sobie użyć takiego określenia, rozumiem przez to właśnie możliwość pozyskiwania danych z świata zewnętrznego, czyli ze środowiska poza blockchainu. Tutaj oczywiście od razu narzucają nam się na myśl wyrocznie, czyli polskiego Oracle, które umożliwiają właśnie takie pobieranie danych do smart kontraktów z świata zewnętrznego, gdyż według mnie rzadko kiedy te smart kontrakty będą funkcjonować tak zupełnie niezależnie od tego, co się dzieje poza blockchainem. Mimo wszystko te dane do smart kontraktu będziemy przynajmniej na początku pobierać z tradycyjnego internetu, z tradycyjnych źródeł serwisów. Swoją drogą, moim zdaniem na chwilę obecną też jest to głównym problemem tego, iż smart kontrakty tak naprawdę się jeszcze nie upowszechniły. Także spojrzymy na projekty, jak u nich wygląda podejście do Oracle, czy współpracują z gotowymi już istniejącymi rozwiązaniami, czy są z nimi kompatybilne, a może oferują jakąś własną implementację tej technologii. Kolejna sprawa, wydajność. Tutaj podstawowy wskaźnik TPS, Transaction Per Second. Oczywiście nie jest on idealny dla każdego rozwiązania, z czego mam nadzieję, że wszyscy zdajemy sobie sprawę. Często jest to też określane jako operation per second. Także poruszymy ten temat i zwrócimy uwagę, kiedy to jest istotne, kiedy to nie jest istotne. Oraz czy dany projekt wspiera jakieś technologie właśnie związane z wydajnością, które w swoim zastosowaniu mogą w jakiś sposób nawet być traktowane jako zastępcze do TPS-a, czyli sharding, side channel, Lightning Network, czy technologia, czy framework Plasma. Oczywiście istotność tej wydajności, bo możemy mieć niezwykle duże liczby tutaj związane z wydajnością w specyfikacji, w white paperze, ale też zwróćmy uwagę na to, do kogo te konkretne rozwiązania są kierowane. Jak bardzo klienci będą tym zainteresowani tak naprawdę. Bo klient będzie dokładnie wiedział, czego potrzebuje, jaka wydajność jest potrzebna dla jego rozwiązania. Będzie miał na to wpływ na przykład to, czy to będzie publiczny, czy prywatny blockchain. Także ta wydajność tutaj nie zawsze musi być taka wysoka, z tego względu, iż nikt nie będzie płacił za coś, czego nie wykorzysta i co nie będzie mu potrzebne. Kolejna sprawa, czyli Developers Tools. Oczywiście smart kontrakty i DAPSy są tworzone przez zespoły programistów, a oni lubią być dopieszczeni, lubią mieć ułatwienia podczas tworzenia rozwiązań, także tutaj niezwykle istotna jest łatwość korzystania ze środowiska programistycznego, wydajność tego środowiska, to w jaki sposób możemy testować rozwiązanie przed umieszczeniem go już na głównym blockchainie. Także niezwykle również istotne sprawy, które mają wpływ na podjęcie decyzji odnośnie wyboru platformy do smart kontraktu.
Kolejna sprawa, finansowanie zewnętrznych projektów. To przez co rozumiem, to czy po prostu zespoły nie będące jeszcze typowo komercyjne mają możliwość uruchomienia projektu na danej platformie przy wsparciu właśnie organizatorów danego projektu. Czyli czy są tam jakieś przewidziane granty, czy są tam jakiś jest uruchomiony fundusz Venture Capital, ponieważ tworzenie takiego projektu, później utrzymanie go wiąże ze sobą czasami nawet dość duże koszty. Dlatego zastanowimy się, czy dana platforma oferuje jakieś wsparcie dla takich właśnie projektów, które oczywiście później mogą przerodzić się w dosyć interesujące, ciekawe, komercyjne rozwiązania. Kolejna sprawa, czyli governance, zarządzanie daną strukturą organizacji, czy jest to tryb on-chain, czy off-chain, w jaki sposób uzgadniany jest konsensus, na czym dokładnie polega wprowadzanie zmian i jak to przebiega, ponieważ w momencie, kiedy mamy już gotowe rozwiązanie zaimplementowane na danej platformie, mamy użytkowników tego rozwiązania i w tym momencie, kiedy jest wprowadzana jakaś zmiana, oczywiście chcielibyśmy mieć wpływ na tą zmianę, bo nie może być tak, że zaimplementowany przez nas projekt uruchomiony na konkretnej platformie nagle staje się praktycznie bezużyteczny z tego powodu, iż ktoś niezależnie od nas wprowadził taką zmianę na całej platformie, która uniemożliwia dalsze funkcjonowanie tego projektu. Także przyjrzyjmy się, na ile to jest zdecentralizowane, jaki to ma wpływ, jaki my jako użytkownicy tego systemu będziemy mieć wpływ, w jaki sposób to jest sformalizowane i czy to w ogóle jest sformalizowane. Kolejna sprawa, czyli token economy. Tak naprawdę pokrótce zastanowimy się, do czego służą tokeny danej platformy, jak są dystrybuowane, kto i jak może je pozyskać, ponieważ implementując dane rozwiązanie, firma, która będzie to robić, czy tam zespół osób, te tokeny w jakiś sposób będzie musiała posiadać, będzie musiała może je nawet w kilku przypadkach dokładać podczas działania projektu. Także to też jest oczywiście istotne ze względu na to, czy ludzie daną platformę wybiorą do konkretnego rozwiązania. I ostatnia rzecz, czyli partnerzy. Potwierdzone partnerstwa z dużymi firmami, planowane partnerstwa oraz rodzaj tego partnerstwa. Czyli tutaj spróbujemy się zastanowić, czy dane partnerstwo jest typową transakcją win-win, czy jedna firma tutaj zdecydowanie przeważa i, że tak powiem, uzależnia konkretne rozwiązanie, konkretną platformę od tego większego gracza. Także serdecznie Was zapraszam do śledzenia odcinków dla tego rankingu. Powinny one się ukazywać regularnie na moim kanale. Zapraszam również do komentowania tego filmu, jak i pozostałych odcinków tej serii, do przedstawiania własnej opinii. Tutaj wybrałem takie 10 wskaźników, które są zarówno technologiczne, jak i takie typowo ekonomiczne, z tego względu, iż wydaje mi się one najbardziej istotne i takie będą brane pod uwagę przy decydowaniu się na konkretny projekt. Co pozwoli również nam, osobom zainteresowanym inwestycyjnie konkretnym rozwiązaniem, podjąć decyzję, przemyśleć sobie, pogodzić to z naszym jakimś światopoglądem i przemyśleniami w zakresie właśnie technologii i inwestowania, czy powinniśmy wejść w dany projekt, czy raczej powinniśmy zostawić ten projekt dla innych osób, którzy bardziej będą czuli reprezentowane przez niego wartości, rozwiązania technologiczne. Także serdecznie zapraszam. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękuję. Cześć.